Siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski Su-34. Jest nagranie w okolicach Charkowa: zestrzelono rosyjski samolot Su-34. Ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjski bombowiec taktyczny Su-34 w okolicy miejscowości Bałaklija w obwodzie Charkowskim. W sieci pojawiło się nagranie, które ukazuje moment spadania maszyny. Ukraińskie wojska obrony powietrznej zniszczyły w obwodzie charkowskim rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny SU-34. O zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek, poinformowało w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne Wschód. Samolot spadł w pobliżu okupowanego przez Rosjan miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim. W sieci pojawiło się nagranie, które ukazuje moment spadania maszyny. Wojna w Ukrainie. Straty Rosjan. Rosja w czasie wojny z Ukrainą straciła do tej pory ok. 15 tysięcy żołnierzy oraz ponad 2000 pojazdów wojskowych, poinformował w poniedziałek brytyjski minister obrony Ben Wales. Obok ofiar śmiertelnych są straty w sprzęcie i wiele źródeł sugeruje, że w sumie do tej pory ponad 2000 pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych lub zdobytych. Obejmuje to co najmniej 530 czołgów, 530 transporterów opancerzonych i 560 bojowych wozów piechoty. Rosja straciła również ponad 60 helikopterów i myśliwców, powiedział.